Witamy bardzo serdecznie z Tarnowa, gdzie rozgrywane są Mistrzostwa Europy w badmintonie w trakcie trwających europejskich igrzysk. Mam przyjemność rozmawiać z Magdaleną Świerczyńską i Pawłem Śmiłowskim. Dzień dobry. Nasi reprezentanci w grze mieszanej. Magda, jakbyś opowiedziała, jak Wam poszło w tym turnieju? Przed mistrzostwami już znaliśmy naszych przeciwników w grupie. Liczyliśmy na pewno na wyjście z grupy. No i cieszymy się, że nam się udało to zrobić. Co do meczy właśnie w grupie i po grupie, no to pierwsze dwa mecze myślę takie bardziej na niższym poziomie, jeśli chodzi o przeciwników. A no te dwa ostatnie mecze to czołówka Europy, która pokazała nam, że jeszcze jest trochę pracy, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Przypomnijmy, mieliśmy okazję zobaczyć Was przeciwko parze holenderskiej, która obecnie zajmuje 11 miejsce w rankingu światowym. I jak ocenisz Waszą grę? No na pewno ten pierwszy set był nerwowy i no, nie weszliśmy dobrze w mecz i wyglądał dość słabo. Natomiast w drugim secie zmieniliśmy po prostu taktykę, zaczęliśmy grać też troszkę na większym luzie i złapaliśmy kontakt z nimi od początku i prowadziliśmy do przerwy 11-8, później też było 14-11. No i zabrakło tej koncentracji do końca i takich odważniejszej gry, no ale jak ktoś już jest topową parą na świecie, no to ciężko jest utrzymać też koncentrację do końca, a oni tym doświadczeniem też pokazali, no, że z każdej sytuacji mogą wyjść i na pewno będzie było ciężko z nimi wygrać mecz. Zajęliście drugie miejsce w grupie i później było losowanie. Jak już wiemy, wylosowaliście Brytyjczyków. Mieliście nadzieję na wylosowanie jakiejś innej pary, czy był ktoś, z kim byście chcieli zagrać w tych mistrzostwach? Znaczy, z mojej strony było tak, że ostatnim moim wyborem byli Brytyjczycy. Na każdą inną parę myślę, że chciałabym jeszcze w przyszłości też zagrać. Kiedyś mieliśmy szansę zagrać na Christiansen Boje na pewno, jak graliśmy w Kijowie na Mistrzostwach Europy, bodajże w drugiej rundzie. To było też takie, myślę, że dobre doświadczenie dla nas, zagrania z taką parą. No to na Francuzów myślę, że to też by było taki dobry sprawdzian, bo kiedyś mieliśmy możliwość grania na nią i na niego. Co prawda w różnych zestawieniach, ale... No było jak było i po prostu musieliśmy stawić czoła temu, żeby dzisiaj zagrać jak najlepiej. Nasze największe sukcesy w badmintonie europejskim osiągały właśnie pary mixtowe. Nasza wieloletnia para Robert Mateusiak i Nadia Zięba zdobywali medale. Mam nadzieję, że kiedyś Wy również nawiążecie do tych sukcesów i będziecie grali na równie wysokim poziomie. Dla Was te mistrzostwa się skończyły. Zajęliście miejsca między 5-8, czego Wam bardzo serdecznie gratulujemy, bo to i tak jest świetny wynik. Jakie macie plany na teraz? Co będziecie robili w najbliższym czasie? No to aktualnie teraz zaczynamy przerwę, wypoczynek wymarzony, także na pewno będziemy musieli odpocząć od badmintona, żeby ta głowa odpoczęła. Na pewno jakiś pewnie wyjazd gdzieś z rodziną, bądź w jakimś cichym miejscu, żeby po prostu się wyciszyć, odpocząć od tego wszystkiego i później wrócić do ciężkich treningów, bo było widać, że możemy nawiązać walkę z tymi parami topowymi. No tak jak mówię, ciężka praca i jeździć jak najwięcej po turniejach i grać właśnie z takimi parami, no bo jak było też widać, brakuje nam grania na takim tempie i z takimi parami, no bo jeśli wyjeżdżamy po takich turniejach niższej rangi niż to są właśnie Igrzyska Europejskie, bądź Mistrzostwa Europy, to nie ma możliwości grania z takimi parami, więc miejmy nadzieję, że będziemy grali po wyższych turniejach i będziemy się mogli uczyć i miejmy nadzieję, że to też przyniesie skutki w przyszłości. Mieliście okazję również zobaczyć najlepszych zawodników ze światowej czołówki. Jest tutaj Karolina Marin, Viktor Axelsen. Zrobili na Was jakieś wrażenie, czy mieliście okazję z nimi porozmawiać? Jak
wam się układało? Znaczy, jak mogliście obserwować, czy coś robią innego niż my na przykład? Uważam, że tak jak spoglądałam trochę na właśnie na Wiktora Axelsena, bo tak mijałam go czasami tutaj, no to wydawał się takim normalnym gościem po prostu. Ale wychodzi na kort i daje z siebie maksa, nie? Nieważne z kim gra, to daje z siebie 100% i to jest naprawdę no, fascynujące, bo nie zawsze jesteś najlepszy na świecie i ogrywasz wszystkich Azjatów, a wychodzisz tutaj i mimo wszystko skupiasz się tak, że no, dajesz z siebie maksa i wygrywasz nawet tam do 8 i tak dalej. No. A mimo to są Mistrzostwa Europy, tak? I mógłby sobie tak sobie pofolgować i na spokojnie grać, a on naprawdę wychodzi i rozwala wszystkich. Same wyniki mogą o tym świadczyć, tak jak spojrzymy na to, jak ogrywał swoich zawodników w grupie i teraz w ćwierćfinale, jak pewnie awansował do strefy medalowej. Paweł, na tobie kto zrobił największe wrażenie do tej pory? Na pewno bracia Popow. To jest coś niesamowitego. Chłopaki grają i debla, i singla, i są we dwójkę w półfinalach, i oni grają oddzielnie w półfinale singla i razem grają debla. To jest dla mnie fenomen, ponieważ w singla jest no, więcej biegania, jest duża intensywność, w deblu też nasi koledzy Robert i Miłosz mieli okazję z nimi zagrać i to też nie był łatwy mecz i też tam chłopaki pograli dość mocno, bo to ponad godzinę grali z nimi, więc ich przygotowanie fizyczne jest naprawdę na wysokim poziomie, więc ja tylko czekam, aż zaczną grać te półfinały i jestem ciekaw, jak oni daleko zajdą, czy zdołają dojść do finału w dwóch grach. Słuchajcie, życzymy wam teraz udanego, wymarzonego wypoczynku i trzymamy kciuki za kolejnych startach zagranicznych, żebyście zdobywali punkty i pieli się w rankingu i światowym. I jeżeli chodzi o wasze umiejętności, żebyście się cały czas systematycznie rozwijali. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.